I zgodnie z obietnicą nasze truskawki na torcie. Ja nie wiem, o co chodzi z truskawkami, nadal nie rozumiem. Ale Radek wie, o co chodzi z truskawkami. Jest, słuchaj, Tomasz Haj, to twój były kolega z drużyny, który jest w tej chwili królem internetu z powodu swoich komentarzy futbolowych. I a mówił, to mu się należy. Jakiś komentarz, zamiast powiedzieć wisienka na torcie, powiedział truskawka na torcie, co od razu stało się tekstem kultowym. A on odpowiada, że dlaczego ma być wisienka? No przecież na tortach bywają też truskawki, prawda? Co było... Nasze brzoskwinki na torcie. Brzoskwinki, truskaweczki, wisienki. Co było na waszym torcie ślubnym rok temu? Na górze. Żeby tam były listki oliwne. Prawda jest taka, że tort wjechał około godziny 12. Ja byłam tak przejęta naszą uroczystością, że szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, naprawdę, nie wypiłam ani kropli alkoholu na swoim weselu, ale pamiętam, że to był piękny tort, taki jest jeszcze nie marzeń każdej panny młodej. Radosław chciał odpowiedzieć, haj to był na szczycie, ale... Nie było truskawki. Była para młodych. Jak ten rok wam minął? Super. Cudownie. Szybko. Tak, w sumie generalnie no, nie zmieniło się to, chyba że na lepsze, tak? No, natomiast tak jak dziś odpowiedzieliśmy ostatnio, jak jest, jest super i to jest zupełnie szczere i zupełnie gdzieś tam prawdziwe to, co odzwierciedla dla nasze życie, chociaż to był bardzo szybki rok. No właśnie, ale to świat przyspieszył po ślubie? Nawet nie ślub był taką granicą, w którym świat przyspieszył, po prostu... Zrobiło się bardzo interesujące od momentu, w którym się poznaliśmy i to jakby bardzo tak... Cześć, bo od poznania to ile minęło? 5 lat. Grubo. A powiedz mi, bo jesteście w sumie chyba w tej chwili najbardziej popularną parą medialną, nazwijmy to tak, parą męsko-damską. I czy to nie powoduje z kolei takiego ciśnienia zewnętrznego, że jakiejś takiej presji, że wiecie, zawsze musicie być very correct, poprawni, że nie możecie sobie pozwolić na jakieś, nie wiem, gesty? Boisz się użyć słowa perfekcyjni? Nie bój się. Nie, wiesz, nie, dlatego, ponieważ mamy tą odskocznię, czym jest dom, rodzina, mamy swoje pasje, mamy też oczywiście również pracę, ale myślę, że najbardziej ta rodzina, która gdzieś tam naprawdę w 100% nas scala i to jest dla nas prawdziwe wyzwanie, to są nasze obowiązki, to jest coś, tak jak powiedziała Małgosia, od czego uzależniamy swoje wszystkie inne rzeczy, więc jeżeli mamy mieć presję, jakieś uwarunkowania, to są one związane bardziej chyba z tym, co robimy w domu. To wszystko, co się dzieje na zewnątrz, oczywiście, tak jak powiedziałeś, jest to poddawane ocenie, czasami sprawiedliwej, bądź też nie. Ale my jesteśmy obydwoje też przyzwyczajeni do oceny, bardzo często krzywdzącej i to jest trochę tak, że my już naprawdę już nie przejmujemy się za bardzo tym, a tak naprawdę jest najważniejsze to, co się dzieje z chłopcami, to, co się dzieje z nauką. Teraz mieliśmy gorący czas, szkoła, zapisy wszystkie. Mhm. A to które klasy? Gimnazjum Staś rozpoczął. Jak rozpoczął? To szkoła francuska. Wiesz co, on chodzi do szkoły francuskiej, więc oni jakby są niezależni. A czyli wy jesteście poza tym bałaganem. Program Bogu dzięki. Muszę wam powiedzieć, że zupełnie nieświadomie, bo to nie był powód dla którego, ale jak obserwowałam to, co się dzieje z reformą edukacji, to z wielką ulgą widzieliśmy to, że oni są w tej szkole. Ale to był bardzo duży i ważny wrzesień dla nas, właśnie ze względu na szkołę. Staś poszedł do innego budynku w ogóle, ma innych nauczycieli. To jest ogromny skok też edukacyjny, więc... A dużo się dzieje też zawodowo u nas, więc... Co się dzieje? Secret Project. No to rozwierćmy to. To rozwiniemy tą tajemnicę. Rozwinąć się nie możemy, ale jest to fantastyczna przygoda. Ale rozumiemy, że to jest program, powiedzmy, czy projekt w duecie. Jesteście tam oboje. Czego dotyczy ten temat? My zgłębiamy granice swoich możliwości, naprawdę. Swoich ludzkich? Swoich ludzkich. I naprawdę to jest taki program, który wymaga od nas bardzo wiele zaangażowania i też pokazuje nas z takiej strony dosyć prywatnej i hardkorowej. I reality show o was w ekstremalnych warunkach? Znaczy, tam rzeczywiście jest, ten program jest jednym wielkim wyzwaniem i przygodą. Oczywiście jesteśmy w tym my, więc oczywiście jest tam duża część naszej reakcji na te wszystkie rzeczy, które mamy, emocje. Już jesteśmy po nagraniu kilku odcinków. Aha. Znaczy, powiem wam, że jak producent tłumaczył mi, na czym będzie polegał ten problem, ja mówię, Grzegorz, co ty katasz w ogóle? Ja nie rozumiem w ogóle słowa, zdania z tego, co ty mówisz. On mówi, słuchaj, jak zaczniesz to robić, to zrozumiesz. Okay. I taka jest prawda. I mówi to, będąc bardzo zadowolonym z siebie i z tego, co wymyślił dla nas. I rzeczywiście my, realizując po kolei te kolejne odcinki, rzeczywiście przyznaliśmy mu rację. Ale to się łączy z wyjazdami? Tak. Z ryzykownym zachowaniem? Totalnie. Też. Znaczy, ja za każdym razem drugiego lub trzeciego dnia, bo nagranie jednego odcinka zajmuje nam około tygodnia, ja drugiego lub trzeciego dnia mam załamanie nerwowe totalne. Więc ja już drugiego czekam, kiedy to załamanie nastąpi. Ja już nawet poruszam kwestię, pozdrawiam Bartka, poruszam kwestię naszego reżysera, kwestię moich konstytucyjnych praw. To już są takie, wiesz, ale to jest tak cudowny program. Jest emocjonalnie, tak. A kiedy na antenie? Prawdopodobnie na wiosnę.
Dopiero? Tak. A wiesz, musimy go jeszcze dokończyć, teraz... a że to jest 5 kontynentów. Aha. Nie, no powiedzieli to, że podróżują spokojnie. A tak, nie, bo mówię o kontynentach. Podróżować tak, można do Gruzji. No ale za granicę zapytałam, no to już no, można. Tak, tak. No. 5 różnych kontynentów i bardzo wiele różnych zadań i ja wychodzę na totalną fajtłapę. Nie przesadzaj. Nie, możliwe. Nie, nie. Kochanie, super, no, ale to naprawdę. Nie, to jest, generalnie naprawdę. Jest to bardziej takie stricte męskie zadania, gdzie tutaj Małgorzata naprawdę musi, dużo ciężej ma niż ja. Natomiast zapytaliście się, czy jest bezpieczny. Mimo zapewnień naszej produkcji, że jest bezpieczny, tak sobie stwierdzamy jednak po każdym odcinku, nie, tak naprawdę to chyba do końca on bezpieczny nie jest. No ale kręci jest. Was to, bo wam się oczy świecą, jak o tym mówicie. To jest ogromna radość i to są też takie rzeczy, których prawdopodobnie nigdy w życiu byśmy nie spróbowali. I to jest, co jest największym zdziwieniem dla mnie w tym programie, to to, że ja zachowuję się zupełnie inaczej i Radosław też reaguje zupełnie inaczej, niż ja przypuszczałabym, że moglibyśmy zareagować. I to jest trochę program... Ale zareagować na zadanie, na siebie, na co? Na siebie nie, bardziej na zadanie i... Sprawdzenie siebie w tak. takiej sytuacji. Ja idę bardzo często, jakby mnie ktoś zapytał, jak zareagujesz w tej sytuacji, prawdopodobnie powiedziałabym dokładnie inaczej. A zachowujemy się, wiesz, bardzo spontanicznie. Odkrywacie nowych siebie, tak rozumiem, dla siebie. Znaczy, my to już się odkryliśmy, tak? I nawet w takich ekstremalnych sytuacjach, ale to tutaj, tak jak powiedziała Małgosia, to nie zmienia jakiegoś naszego podejścia do nas samych. Natomiast rzeczywiście... No też nie mogę powiedzieć za dużo, natomiast była sytuacja, kiedy myślałem rzeczywiście, że mogę się naturalnie gdzieś tam wejdzie w to, a jednak był opór, były jakieś emocje i była bariera. A z drugiej strony inna sytuacja, której każdy był pewien, że po prostu powiem nie, koniec, w ogóle najgorzej. Wow, ale fajnie, róbmy to. I powiem szczerze, pokażemy siebie z zupełnie nieznanych do tej pory. No dobra, no słuchajcie, no czekamy na to. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy, 100 a impreza lat. Już była? Jeszcze 9 października. Zapraszamy wszystkich. Tak. Zapraszamy wszystkich, ale... Ale więc 100 lat. Wszystkiego dobrego. Lat, bo tak się będzie nazywał zaraz kawałek, który poleci. Także dziękujemy wam serdecznie i zgodnie z obietnicą Bars and Melody i tytułowe. A my do jutra. Do widzenia. Lat.